Siemano, siemano, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy takie Q&A, odpowiem wam na najczęściej zadawane pytania, piszecie do mnie maile, komentujecie, pomyślałem, że w sumie fajnie zrobić taki odcinek, więc zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze nawiązać do Danusi, bo prosicie mnie o to, żebym pokazywał częściej ją, żeby więcej była w filmach. Danusia jest tak wstydliwa, my się znamy już 6 miesięcy, ona się dalej wstydzi i po prostu nie chce być przed kamerą, a ja jej nie mam zamiaru zmuszać. No muszę to uszanować, no i wy też musicie uszanować, no niestety. Ja zaraz spróbuję ją złapać tutaj na kamerę i sami zobaczycie, jak ona się zachowuje, no. Danika! How are you? I'm good. Huh? Shine time, huh? Patrzcie, w ogóle gimbala sobie zamontowała. Znaczy miałem tego gimbala już w sumie parę lat, ale nie korzystałem z niego, bo jest ciężki. Ale powiedzcie mi, co o tym myślicie. Czy lepiej z tym gimbalem, czy bez? Dobra, widzimy sobie tutaj na zewnątrz. Myślę, że lepiej z tym gimbalem. Już tak nie trzęsie. Słuchajcie, patrzcie. Zaraz poczekajcie chwilę. Ja się ten gimbal odwróci. Mega, co? Jest naprawdę piękny. Dobra, koniec tych widoków. Zaczynamy. Teraz na Szpakowskiego sobie popatrzycie. No. O, dobra. Patrz, wywaliłem się na leżaczku z takim sercem na piersi, kurde. Mario, in love. Dobra, jedziemy. Pytacie się, ile wydaje kasy na Filipinach. Słuchajcie, to zależy, czy imprezuje, czy nie. Jak nie imprezuje, to wydaje mało. Na przykład teraz wydajemy na samo jedzenie. Wydajemy w tej chwili około 20 tysięcy peso. Myślę, tak około 20, czyli to jest jakieś 1600 zł. Plus jakieś tam moje używki, ja palę papierosy niestety, więc wydaję na to jakieś tam 5000 peso, to 25 tysięcy. No, tak to wygląda. Pytacie się o związek z Azjatką i jak ciężko poderwać Filipinkę. Słuchajcie, o związkach z Azjatką to po prostu jest, wiesz, długi topik. Tu można po prostu gadać godzinami. Dlatego nie poruszę tego w tym odcinku, ale powiem wam, czy ciężko jest poderwać Filipinkę. No nie jest ciężko poderwać Filipinkę. Wychodzicie na ulicę, widzicie, idzie jakaś dziewczyna, podchodzicie, pytacie się, jak ma na imię, jak wam odpowie, no to można powiedzieć, że już jest waszą dziewczyną. No tak to wygląda. My jesteśmy, słuchajcie, bardzo egzotyczni dla nich i wiesz, no, biała skóra, wiesz, inni i po prostu podobamy im się, no. Jeżeli jesteś foreigner, tak, z kolor skóry jasny, bo oni uwielbiają jasną skórę, no to jesteś na wygranej pozycji. No, ale tutaj musisz trochę uważać na chłopaków, z tego względu, że sporo tych dziewczyn ma boyfriendów, i, znaczy chłopaków, tak. I no nie zawsze są takie, wiesz, honest, jak to powiedzieć, takie szczere wobec ciebie, wiesz, ona zapyta się, jak ma na imię, czy ma chłopaka, ona ci powie, że nie ma, mimo to, że ma, no tak to wygląda, dlatego tu musicie uważać, no ale jest naprawdę bardzo, bardzo easy. Dobra, jedziemy dalej. Z czego żyć na Filipinach? Słuchajcie, zrobiłem tu już jeden taki film. Najlepiej po prostu mieć jakiś dochód, wiesz, poza granicami Filipin, no. Oczywiście można sobie jakoś zaplanować tutaj, wiesz, biznes, przyjechać z kasą i coś tam otworzyć, no ale to jest kraj, w którym wiele się może wydarzyć i wiesz, takie duże inwestycje można stracić w jeden dzień. No, jest lepiej, powiem wam, tak kiedyś facet mi powiedział, ja się go zapytałem, jaki najlepszy biznes jest na Filipinach, on do mnie powiedział, że najlepszy biznes to jest nie mieć biznesu. No i ja się z tym zgadzam, przyłączam się do tego, najlepiej po prostu nie mieć
biznesu na Filipinach, tylko zarabiać na zewnątrz Filipin. Jakiś biznes gdzieś tam w Europie, tam gdzie jesteście, zrobić sobie jakiś dochód, taki, żebyście mieli zagwarantowany ten minimum. Tyle, przyjeżdżacie tu. O, jest fajne. Pytacie się też, kiedy na ambasadę się wybieram do Duma Getty. Myślę, że w przyszłym miesiącu pojadę do Pabla. Jeszcze muszę to z nim skonsultować. Nie wiem, czy on będzie w przyszłym miesiącu, ale no tak myślę, że w przyszłym miesiącu pojadę na ambasadę. Dobra, słuchajcie, to najważniejszy topik, jaki teraz jest, jaki tutaj mam, to jest, z czego ja się utrzymuję. Więc tak. Jak tu przyjechałem na Filipiny, to prowadziłem guest house przez 2 lata na wyspie Sikihor. Nazywał się Daydream Guest House. I to było główne źródło utrzymania. Potem otworzyłem kanał na YouTubie. Jeszcze wobec tego guest house'u zamknąłem to, jak się pandemia zaczęła. Stwierdziłem, że nie ma sensu utrzymywać całego tego biznesu. I pewnie bym finansowo nie pociągnął trzymać to, no i utrzymać pracowników, dlatego stwierdziłem, że zamykam, zwijam torby i wyjeżdżam z Sikihor. Z czego się teraz utrzymuję? Słuchajcie, utrzymuję się z YouTube'a, Facebooka, no i jeszcze pracuję online, więc zaczniemy od tego YouTube'a. Mam kanał na YouTube'ie Daydream Vlog. Ostatnio mało stawiam tam filmów, więc te dochody też spadły, ale jak regularnie wstawiam tam filmy, jak powiem tak, nie wiem, 10-15 filmów w miesiącu, to mogę sobie spokojnie żyć na Filipinach. Druga sprawa, mam fanpage Daydream Vlog, tam jest 85 tysięcy osób. Facebook też płaci mi za reklamę na tych, na tym fanpage'u, więc tam też zarabiam. Teraz mam jeszcze ten polski kanał, został zmonetyzowany parę dni temu. Mariusz Szpakowski, ten, na którym oglądasz ten film. No i tutaj też zacząłem zarabiać pieniądze. No, małe pieniądze, bo to jest malutki kanał i wyświetleń ma mało, ale coś tam, wiesz, kapie, nie? I druga sprawa, no mam zmonetyzowanego Facebooka też, fanpage na Mariusz Szpakowski, tak? Więc tam też zarabiam, więc słuchajcie, z tych czterech social media, znaczy tych dwóch kanałów YouTube i Facebooków, spokojnie sobie mogę tutaj żyć i nie muszę się o nic martwić. Jak nagrywam i wstawiam filmy. Jak nie nagrywam i nie wstawiam filmów, no to wtedy muszę się martwić. No, tak to wygląda. Druga sprawa, taki mój główne moje źródło utrzymania tutaj, to jest właśnie ten biznes, w którym biorę udział, to znaczy powiem wam, czym się zajmujemy. W to jest kilka osób zaangażowanych i generalnie kupujemy części samochodowe po całej Europie. Głównie to są takie odnowione, renovated, jak to powiedzieć, zregenerowane, o, części samochodowe. I sprzedajemy je w krajach skandynawskich. No i po prostu tutaj na tym zarabiam też, tak? I to jest takie w sumie główne moje źródło utrzymania. W zasadzie ja jestem odpowiedzialny za wyszukiwanie tych części, czyli po prostu, wiesz, potrzebujemy jakieś zlecenie, potrzebujemy coś zamówić, dostaję listę rzeczy, które musimy zamówić, szukam najlepszych cen, firm, po całej Europie, Polska, Niemcy, Francja, no cała Europa. I no, jak znajdę coś takiego konkretnego, w miarę taniego, to wtedy kupujemy to i wysyłamy to. Czasem wysyłamy to bezpośrednio do klienta, ale głównie, słuchajcie, ale głównie wysyłamy to, no, tam na magazyn do Szwecji, stamtąd po prostu to gdzieś idzie, jak jest sprzedawane dalej, nie? No, także na tym zarabiam, no. I jak ten biznes, no raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale nie jest źle, no. Przez to nie mam takiego ciśnienia też na YouTube. Słuchajcie, ja uwielbiam robić filmy, ja uwielbiam YouTube. Tylko po prostu czasem mam ciężko z tym czasem, nie? Bo jak wykonuję jakąś tam pracę,
dla firmy, to wtedy mam mniej tego czasu, żeby po prostu ogarnąć te filmy, a nie chcę zaniedbywać tych kanałów. I na przykład teraz robię regularnie ten raz w tygodniu, tak obiecałem, że w środę zrobię, ale nie zrobiłem, po prostu nie miałem czasu. Nie wiem, czy w przyszłą środę zrobię, no postaram się, ale no, mam też swoje obowiązki. A druga sprawa, zaniedbałem DJing Vlog, dlatego tam też muszę zrobić, zacząć regularnie wstawiać filmy, tak, bo nie chciałbym, żeby po prostu ten kanał zdechł. No i tyle, no. Słuchajcie, jeszcze dostałem pytanie odnośnie tego apartamentu tutaj. Ile te pokoje tutaj są. Ten cały apartament, w którym ja teraz się znajduję, to jest jeden apartament, tak? Nie wiem, czy właściciel on chciałby wynająć pojedyncze pokoje. Słyszałem, że myślał wcześniej o tym, ale czy dalej chce, to nie mam pojęcia, tak? Także ten pokój, który tam widzicie, ten pokój, który jest tu, ten ostatni tam. No i ten bedroom, ten living room, ten salon znaczy. To jest jako jedna całość, no. I nie powiedziałem ceny, ile to kosztuje. Cena tego apartamentu to jest chyba 3,5 tysiąca, tak, $800. Jak wynajmujecie na long term, tam powyżej 6 miesięcy, tak? A jak chcecie to wynająć na taki short term, no to cena jest chyba 7 tysięcy z tego, co ja się orientuję. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak jest z tym gimbalem, czy powinienem z tym gimbalem nagrywać, czy może być bez gimbala. Kurczę, ciężki ten gimbal jest, kurczę, on ze 3 kilo waży. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Zobaczymy, czy w środę ogarnę następny film, ale nie wiem. Chciałbym was zabrać w jedno miejsce tutaj, na Pan Glau, bardzo fajne. Dlatego w następnym odcinku zabieramy was tam. Na pewno będziecie zadowoleni, no, a szczególnie ja, bo ja tam będę. Naprawdę fajna miejscowa, także słuchajcie, oglądajcie film też w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. No i pozdrawiam z raju. Pa! Come on! Come on! Come on! Okay, bye bye everyone!